Ale to musimy mieć zadanie domowe. Kolega Michalski mówił, musimy przyprowadzić swoich znajomych. Wiem, że w Warszawie są i w innych miejscach, dlatego tak jest trochę dzisiaj aż mniej. To pierwsze zadanie domowe. Drugie, to co do mojego też kolega, czyli już to Zabrotoszcze, Msza Święta. I proszę Państwa, za tydzień nasi bydgoscy patrioci, którzy za darmo tutaj są z nami, obsługują, nagłaśniają, będą przeprowadzać zbiórki. Po 1 marca cała Bydgoszcz spotykamy się na Marszu Bydgoskich Patriotów. To jeszcze za tydzień, więc wszystkie ulotki będą. A chłopacy będą składać, chodzi z puszką, bo niestety z czegoś to trzeba zrobić. I banery, i wszystko będzie na za tydzień, oczywiście tutaj o 17 w ogłoszeniach nieparafialnych, tylko naszych na ulotkach. I gdzieś mi się, pojawił, cały czas chodzi mój przyjaciel, pan Jan Gał, radny miasta Bydgoszczy. Witamy go serdecznie. A tu zapraszam panią doktor Szapelską. Zapraszam cię, Grażynka, chodź po nas. Proszę Państwa, żadna nam mocniejszy, mamy moc, Grażynka, mamy moc, oddamy radę. Żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Szanowni Państwo, jako wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałam z tego miejsca zadeklarować, oświadczyć publicznie, że jako radni Prawa i Sprawiedliwości solidaryzujemy się z polskimi rolnikami. Brawo! Jesteśmy w Bydgoszczy, radni są z wami. Będzie również stosowne, publiczne, oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Dziś mówię tu do osób, które co tydzień spotykają się po to, żeby publicznie, bo to jest ważne, że my publicznie, nie wstydząc się i nie bojąc, walczymy o tą Polskę, żeby była Polską. Rolnicy walczą dziś nie tylko o siebie, walczą o wszystkich nas. Walczą o to, żeby było bezpieczeństwo żywieniowe, żywnościowe. To nie jest do zbagatelizowania. To jest tak samo ważne, jak każde inne bezpieczeństwo w różnych wymiarach funkcjonowania naszego państwa i naszego narodu. Szanowni Państwo, również jako radni Prawa i Sprawiedliwości wyrażamy naszą dezaprobatę do sposobu, w jaki potraktowano polskiego rolnika na pokojowej manifestacji. Dziękuję pani mecenas, że podejmie się trudu zweryfikowania, czy nie popełniono przestępstwa. Bardzo pani za to dziękujemy. Ta odwaga jest dzisiaj bardzo ważna. To, że nie ustajemy w tych protestach, to, że się nie boimy, to, że nie śpimy, to, że chcemy obudzić cały naród, by zwyciężyć, żeby Polska była Polską. Szanowni Państwo, odnosząc się do innych tak samo ważnych rzeczy, choć na dzień dzisiejszy to rolnicy walczą o Polskę. To rolnicy dziś, wczoraj i jeszcze przez kolejne dni dają dowód temu, na co stać polskiego rolnika, którego trzeba się bać. Bo wielokrotnie w polskiej historii to ta grupa społeczna dźwigała na swoich ramionach wolność i walkę o Polskę.
i dzisiaj to szczególnie doceniamy i wszyscy jak jeden powinniśmy się dziś z rolnikami właśnie solidaryzować, bo dali dowód na to, jak wielka to jest siła i powinniśmy iść razem z polskim rolnikiem, bo tylko razem Polska będzie Polską. Nigdy osobno, zawsze razem. I pamiętajmy to we wszystkich wydarzeniach, we wszystkich naszych planach, w całym naszym myśleniu o Polsce. Tylko razem. Nigdy osobno. Solidarnie. Tylko razem. Tylko razem. Tylko razem. Tylko razem. Tylko razem. Szanowni Państwo, tylko razem przeciwstawimy się zamachowi na polską edukację. To, co pani minister edukacji zaczyna wyczyniać z polską szkołą, jest niedopuszczalne i musimy przeciwko temu protestować. To jest minister o lewicowej proweniencji, a my wiemy, czego chce lewica od edukacji i kogo chce kształcić i w jakim celu. Więc reforma, bo tak to nazywają, którą szykują, spowoduje cofnięcie polskiej edukacji, spowoduje zapóźnienia edukacyjne, a zapóźnienia edukacyjne spowodują zapóźnienia cywilizacyjne Polski, naszych uczniów, naszych absolwentów, naszych studentów, naszych pracowników, naszych specjalistów. To może mieć bardzo głębokie, negatywne konsekwencje. To, co szykują teraz w Ministerstwie Edukacji. Łapy precz od polskiej szkoły! Łapy precz od polskiej szkoły! Łapy precz od polskiej szkoły! I apeluję do każdego polskiego nauczyciela, do każdego polskiego akademika, który zna się na edukacji. Nie bójcie się, mówcie głośno, czym grozi to, co proponuje się dziś jako reforma edukacyjna. To będzie cofnięcie Polski wstecz. Dziękuję.